kolejnych godzinach spędzonych w aucie na rumuńskich, krętych, górskich szosach dotarliśmy do kolejnego głównego punktu naszej podróży, do zamku w Bran, do legendarnej siedziby hrabiego Drakuli. Zamek Bran, legendarna siedziba hrabiego Drakuli, czyli Vlada Tepesa Palownika. Legendarny Drakula to tak naprawdę Vlad Tepes, Vlad Palownik, legendarny władca z XV wieku. I właśnie na potrzeby legendy, którą stworzył Bram Stoker swoją wspaniałą książką o Drakuli, został stworzony ten ośrodek turystyczny i zamek w Branie. Ale tak naprawdę hrabia Drakula, Vlad Tepes, mieszkał gdzie indziej. Jego zamkiem była forteca w Pionerii, blisko szosy transfogarskiej. Niestety do dnia dzisiejszego zostały się jedynie szczątki i ruiny tej siedziby. Miejsce w Branie jest wspaniałe, warto je zobaczyć. Niektórzy nawet mawiają, że sam Vlad Tepes był w tym miejscu. Oczywiście w 100% warto. Bardzo dużo turystów.